Od 150 do 400 osób ma być zatrudnionych w nowej firmie, która powstanie w strefie inwestycyjnej Idea w Lesznie. Ofertę złożyła firma VMI Poland, która wchodzi w skład holenderskiej grupy VMI Group. Nie byłoby tej fabryki, gdyby nie współpraca między holenderską firmą a ich partnerem też działającym w Polsce, CNC Partners. No to były też wielomiesięczne negocjacje, rozmowy. My się bardzo cieszymy, bo to jest trzeci inwestor, który w tym roku kupuje grunt w strefie Idea. Najpoważniejszy, no to jest firma z branży wysokich technologii, która będzie produkowała maszyny do produkcji opon i współpracuje z tymi największymi koncernami produkującymi opony. Firma ma zatrudniać od 150 do 400 osób. Miasto też tutaj zrobiło dobry interes, bo sprzedało 7 hektarów za 3,5 miliona złotych, także poważny wpływ do budżetu miasta. A sama inwestycja to będzie rząd 18 milionów złotych. Inwestycja rozpocznie się w pierwszym kwartale 2016 roku, zakończenie zaplanowano w 2019.